Na pierwszy rzut oka może nam się wydać, że Jezus jest w swojej wypowiedzi bardzo niekonkretny. Mówi bowiem, że nie zostawię was sierotami, że przyjdę do was, ale za chwilę nie będziecie mnie oglądać. A zatem w jaki sposób czyjaś nieobecność może sprawić, że nie będziemy sami? Może dlatego, że Bóg nigdy nie jest sam. Bóg nie zna samotności. A Jego odpowiedź na naszą pustkę to Duch Święty, który na początku stworzenia pojawia się, a tam, gdzie zjawia się Jego moc, tam cały świat zaroił się od istot żywych. A zatem przyjmij dar Jezusa Chrystusa, Ducha Pocieszyciela, który sprawi, że również i Twoje serce zaroi się nadzieją, sensem i dobrymi pragnieniami.